Ten sport wymyślony został w Finlandii na początku XX wieku jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Dzisiaj staje się coraz popularniejszą formą aktywnego spędzania czasu. Nordic walking to nic innego jak naturalna aktywność ruchowa. Polega na marszu przy użyciu specjalnych kijków. Tak. Teraz tak. No i trzyma. Ten rodzaj aktywności fizycznej może uprawiać każdy, bez względu na wiek, kondycję czy tuszę. I to zarówno nad morzem, w lesie, parku czy w górach. Początki wcale nie są jednak łatwe, o czym mogła się przekonać nasza koleżanka redakcyjna Magda Kapitan. Raz, a to jest odwrotnie chyba, tak? Bo ja nie wiem. Więc tak, lewą nogę do przodu. Panią Krystynę, która była na spacerze z wnuczkiem, spotkaliśmy przypadkiem i szybko okazało się, że jest wielką miłośniczką chodzenia z kijkami. Nie tak jak ludzie chodzą, to nie ma sensu. Odsłuchajcie, kije muszą być tak do tyłu. Schudłam w ciągu tych 5 miesięcy, 6 kg zleciało mi z wagi, ale chodziłam rzeczywiście bardzo intensywnie. Czyli tak codziennie do granicy niemieckiej, do wiatraka i z powrotem. I to dało duże efekty właśnie, że no w ogóle przemiana materii, mimo to, że nieraz sobie pozwoliłam na zjedzenie czegoś słodkiego, bo jestem no niestety uzależniona od słodyczy, to jednak nie tyłam. Mimo tego, że właśnie czasem sobie słodycze zjadłam. Schudłam 6 kg. Zachęcamy więc do spacerów z kijkami samotnych lub w towarzystwie, bo po długiej zimie zawsze warto zadbać o kondycję i figurę.